Witajcie w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy. Tytułem wstępu chciałbym zaznaczyć, że są chwile w życiu, w których chciałbym się zapaść pod ziemię. Oto następuje jedna z nich. Sytuacja, w której staje koło mnie ktoś ładny. Jakub Kucner będzie moim gościem i będę musiał znieść jego ładność przez całą podróż garbusem. Zapraszam do oglądania. Kubo, ja przyjrzałem w ogóle tam listę tego, co ty robisz i ty masz na coś czas, bo tam jest napisane tak, masz kurs aktorski, jesteś aktorem, jesteś tam prezenterem telewizyjnym, jesteś konferansjerem, jesteś misterem i tam te swoje misterowe obowiązki, musisz szkolić tam następnych pokolenie misterów w szkole Jedi i się ich ten, masz tę swoją fundację. Ty w ogóle jest tak, że masz czas na to, żeby usiąść czasami na chwilę, poczesać się, bo to nie jest też łatwe? Podubać w nosie, słuchajcie, podrapać się po tyłku. Ja zawsze miałem w swoim życiu dwie drogi, sport i aktorstwo. No. Jeszcze w liceum byłem w klasie teatralnej, potem byłem w studium aktorskim. Jakby tak, wiedziałem, że skądś się znam, no. Beverly Hills 9210. Słuchaj, tak, dobrze. Ale pasowałbyś. Pewnie dobra, Dylana jest... mógłbym zagrać. No Dylan, Jezu, dwa, Dylan, słuchaj, ty jesteś tak piękny, że Dylan mógł ciebie zagrać. Mówisz, liceum, sport, aktorstwo. Zawsze miałem te dwie drogi i do dzisiaj tak jest. Teraz się koncentruję trochę na aktorstwie więcej. Co to znaczy? Co to znaczy? Pan to zdradzi. Znaczy do końca nie mogę, ale dostałem rolę w jednym z najpopularniejszych polskich seriali, więc jeszcze co trochę... Co ty, to czas na klanku, rozumiem, że będziesz... Słuchaj, no zobaczymy. Naprawdę będziesz grał w serialach teraz? Będę grał, mam, no. Zajebiście. Tak. Ale możesz zdradzić, kogo będziesz grał? Nie mówię, w jakim serialu. Faceta. Święty Krzysztof. Zawsze. No. Właśnie, ty wiesz, to Święty Krzysztof, a ty księdzem chciałeś być. No, oczywiście. A czemu nie zostałeś księdzem? Słuchajcie, jak miałem 19 lat, to miałem taki pomysł, byłem mocno związany z kościołem, no i przyszedł mi taki pomysł, że jak szukałem swojej drogi w życiu, pomyślałem sobie, kurde, a może by to seminarium. No i czemu nie spróbowałeś seminarium? Bo się zakochałem. A i to nie był Jezus Chrystus. No nie. Bo ja na przykład jak byłem mały, wyobrażałem sobie, że odprawiam mszę, nie? Wszyscy... Nie robiłeś tak nigdy? A to ty też chciałeś być księdzem, ja też chciałem być księdzem, no ale ja na przykład odprawiałem mszę, zapraszałem rodzinę i tam mówiłem, dobra, wiesz, normalnie odprawiałem. I robiłem też, mówiłem też kazania normalnie. To biskupę, a może byś był papieżem? Nie, papieżem jeszcze papieżem nie, bo za młody. Ale słuchaj, za młody jesteś na papieża. Tak. To papież nigdy nie był młody? Nie, przejdę do sytuacji, bo ty się śmiałeś, że łatka, że jak ładny to głupi, w ogóle, że ładny. Ładny to głupi, nie? Jak ty mówią. Jest tak, że masz brzydkich kolegów, bo mówi się zawsze o dziewczynach. Jestem ciekaw, jak to jest u mężczyzn, że jest zawsze tak zwana klasyczna pięćdziesiątka. Jest ładny typ i jego brzydki kolega, bo z dziewczyną jest tak zawsze, jest ładna dziewczyna i ma koleżankę taką, wiesz. Tak, i to na imprezę to wtedy łatwiej się podrywa z ładnym, nie? Bo tak, no. Możesz być moim skrzydłowym, kiedy zechcesz. Mnie nikt nie podrywał nigdy. Ja jestem rudy, mi się nie podrywa. Ale ciebie podrywają chyba wszyscy, bo i kobiety, i faceci. Tak, wczoraj nawet miałem taki wywiad dla jednego z portali, który zapytał mnie, czy to prawda, że dostaję rozbierane zdjęcia kobiet i panów. A dostajesz golasy od dostaję. Co ciekawe jeszcze, dodam trochę pikanterii temu wszystkiemu, dostaję filmiki. Potem się zastanawiam tylko, jak czyszczą ten telefon. Nie było tego pytania. Ty jesteś jedną z niewielu osób, która cały czas pomaga. To jest w ogóle ześwirowane, stary, że ty do niczego nie pasujesz, rozumiesz? Jak ja zobaczyłem twoje zdjęcia, a później przeczytałem, że ty jesteś jakimś człowiekiem, który jeździ do Afryki, chce pomagać. Dzisiaj moi znajomi rano w poranku w radiu mówili mi, wiesz, że on jest takim kotem, bo on będzie budował szkoły i w ogóle, stary, ty nie pasujesz do własnego wizerunku. Ja chciałem od razu, jeszcze zanim zostałem tym misterem, już działałem w Gambii, bo mówię Tak, bo ty już w liceum gdzieś tam... Liceum już działałem konkretnie. W różnych stowarzyszeniach, no a potem wymyśliłem sobie, że fajnie by było, jeżeli by mi się udało wygrać ten konkurs, jeszcze bardziej to gdzieś tam, wiesz, no tytuł mistera daje jakąś tam większą moc. No i udało mi się to połączyć z tym, niedawno założyłem fundację z dziewczyną Power Changers, która ma właśnie pomagać w Gambii, tam gdzie już 3 razy byłem i od tego kraju chcemy zacząć, a mamy nadzieję, że ta idea pomocy rozrośnie się też szerzej. No i tam pomagamy szkole, którą mamy nadzieję uda nam się wyremontować. Potem będzie następna szkoła i tak dalej, i tak dalej. Powiem ci tak, jakbyś poleciał ze mną do Gambii, to by ci się cały system wartości przewartościowałbyś się o 180 stopni. Ja po pierwszym przyjeździe, jak wróciłem do Polski, przez tydzień nie mogłem wyjść z domu.
siedziałem i mówię, kurczę, co tam się dzieje, nie wiesz, my sobie tu żyjemy naprawdę, my żyjemy w świecie, powinniśmy doceniać to, jak tu żyjemy, a tam, wiesz, ludzie umierają na zwyczajne choroby, dzieci mają jeden posiłek dziennie, słuchaj, w szkole. I teraz takie porównanie może, żebyście tutaj wszyscy zrozumieli, jak to wygląda. Roczny koszt wyżywienia, wyprawki dla jednego dziecka, żeby poszło do szkoły, czyli dziecko, które mieszka w slumsach, żeby je stamtąd zabrać, żeby się przez rok uczyło, mogło zjeść jeden posiłek dziennie, no, w szkole, miało wyprawkę, plecak, zgadnij, jaki to jest koszt. Rok. Rok, rok czasu z tym wszystkim. Ile to jest w przeliczeniu na polskie? 13 tysięcy złotych. 160 zł. Dziecko jedno na rok? Jedno dziecko na rok. Nie żartuję, żeby poszło do szkoły, żeby w tej szkole jadło jeden posiłek dziennie, żeby miał plecak, sandałki i mundurek. To jest 160 zł roczny koszt takiej wyprawki. I to zmienia życie jednego dziecka, nie? No. Ktoś mnie wcisnął. To wysiadaj już. No. Ja już nie chcę. Wszyscy oglądają i trenują z ludźmi na YouTubie, a ty jako jedyny postanowiłeś dotrzeć do tych, co nie mają internetu i wydajesz DVD. To jest niesamowite, Kuba! Płyty rządzą, one wrócą. Na pewno. Ja nawet jakbym kupił, to nie miałbym gdzie je umieścić. Ale wiesz, płyta to jest zawsze, wiesz, masz coś w ręce, to jest tak, masz się czym, wiesz. Zważając na to, że ci wszyscy wysyłają filmiki, wolę nie mieć. Jak to się nagrywa? Że ty przez 144 godziny robiłeś pompki, oni mówią, dobra, weźmiemy 16 sekund, jak ćwiczysz? Nie, wiesz, nagranie trwało kilka godzin, faktycznie, sam trening trwa około godziny, no ale było kilka dubli, dlatego, że był sekwencjami on był nagrywany i trzeba było dwie sekwencje powtórzyć, dlatego to się przedłużyło, ale tak, to jest praktycznie w skali 1:1, czyli rzeczywiście, ja robię trening, on jest nagrywany i to jest zgrywane i tyle, nie? A zdajesz sobie sprawę, że są ludzie, którzy ćwiczenia nie interesują, kupili DVD, na którym ty się wyginasz? No wiem. Wydałem swoją płytę, dlaczego? Bo kiedyś ważyłem 95 kg. Zacząłem ćwiczyć, trzymać dietę. Moja siostra mnie trochę uświadomiła, powiedziała, nie możesz tak wyglądać. Mówiła, grubasie! No powiedziała mi, wyglądasz jak grubas, no masz brzucho, jesteś wielki, gruby, no masz 24 lata, się zapuściłeś. I wiesz, jak ona mi to powiedziała, stanąłem sobie przed lustrem, mówię, kurde, no nie można tak, nie? I faktycznie wziąłem się i od tego się zaczęło wiele zmian w moim życiu, ale wiesz, najpierw trzeba było trochę popracować nad sobą. Czyli schudłeś i twoje życie się zmieniło na tyle, że u stary jesteś tak znany, że siedzisz u mnie w garbusie. No taki jest tego finał, stary, w ogóle przeliczyłem. Kiedyś tak, oglądałem TV, widziałem... Ja nie zapraszam grubych w ogóle, wiesz, bo ja jestem gruby, to się wstydzę. No jesteś taki gruby, że sobie 100 kilo. Uwaga, mister mi powiedział komplement, są świadkowie. Czy nie będę ci lizał, bo ja wiesz, no właśnie, w tę stronę, no nie. Podrywasz mnie, czy co? Jest jakaś recepta na to, żebyśmy nie patrzyli tylko w siebie, poza tym, żeby wyjechać do Gambii i wrócić po przestawianym systemem wartości? Ja myślę, że właśnie taki wyjazd jest dobrą rzeczą. Gdzieś jak możemy, żeby pojechać gdzieś albo pójść po prostu gdzieś, gdzie ludzie naprawdę żyją gorzej albo mają naprawdę większe problemy, to potem sobie zdajemy sprawę, kurde, przecież to, że na przykład mam syfa dzisiaj na czole, to nie jest wielki problem. No. Tylko to jest koniec świata, prawda? Bo gdzieś tam ktoś na przykład umiera na coś. Dziecko umiera na jakąś zwyczajną chorobę, na którą ja mogę pójść do lekarza i dostaję od ręki lekarstwo na przykład, nie? No ja myślę, że trzeba po prostu gdzieś tam bardziej zgłębiać ten świat i myśleć nad tym wszystkim. To też zależy od wychowania. Ja dziękuję rodzicom, bo dzięki temu, że mnie tak wychowali, też mam jakby w sobie trochę empatii, bo to też jest tak. A czy mi się zdaje, czy ty nie masz żadnego tatuażu? Nie mam. Czemu nie masz tatuaży? A wiesz, dostałem na 30 urodziny od mojej siostry i szwagra prezent, żeby sobie zrobić tatuaż, bo powiedziałem, że nie wiem, co jeszcze bym chciał wytatuować. No właśnie o to chciałem zapytać. No. Właśnie. A jak będę wiedział, to wtedy to zrobię. Walnę sobie tatuaż na plecach. Byś miał napis? No, ale bardziej napis, tak. Ja bym chciał jakiś fajny cytat. A może być mój? Dawaj. To ja coś wymyślę. Dobra, to, to słuchaj, piszę do ciebie, wymyślę ten cytat, a ja robię tutaj na ty. Dobrze. Filmowy uśmiech, filmowy wygląd i ogromne, prawdziwe ludzkie serce. Kuba Kucnar był moim gościem. Kubo, dziękuję ci bardzo. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Dzięki również. Dzięki za rozmowę.